Dzień wczoraj dobry. Walentynki, czyli nie były oświadczyny. A jak oświadczyny, to my od razu idziemy za ciosem i prezentujemy suknie ślubne, na które nie wydacie majątku. Ewelina Rydzyńska i będziemy z nią dzisiaj wychodzić za mąż. Ale w ogóle wyjdziemy za mąż i zaraz wrócimy, tak? W tej francuskiej komedii. Tak jest, zaraz wracam. Po kilkunastu lat. No tak, no rzeczywiście, słuchajcie, no w ogóle wybór sukni ślubnej jest zawsze takim kluczowym elementem na mapie planowania wesela, bo każda kobieta chce wyglądać zjawiskowo. Są takie, które chcą wyglądać zjawiskowo i wydawać ogromne kwoty, ale są też i takie dziewczyny, coraz częściej młode kobiety, które decydują się na tak zwany smart shopping i poszukują takich alternatyw, które są fajne, a niekoniecznie kosztują dużo. Nawet słuchajcie, w piątek, wrzucając jakąś tam informację do sieci, że przygotowujemy taki materiał, posypała się lawina w ogóle informacji i maili od młodych kobiet, które mówią, a ja kupiłam sukienkę z outletu ekspozycyjną. Ja też kupiłam używaną, tylko 20 lat temu. No wtedy outletów nie było, ale takiego słowa nie było. Nie, ale było w salonie takie miejsce na używane i one były dużo tańsze. No dobrze, to ja mam pytanie, w jakiej kwocie możemy się zamknąć, żeby było ekstra? Słuchajcie, wam coś powiem. Ja tę stylizację przygotowałam w takim budżecie maksymalnym około 1000 zł. Więc to jest kwestia naprawdę bardzo indywidualna, bo możemy kupić sukienkę z drugiej ręki, bo możemy kupić model ekspozycyjny na przykład, który jest odpowiednio przeceniony. Możemy uszyć sukienkę na przykład u pani krawcowej, albo też możemy kupić sukienkę w sieciówce, co jest ciekawe, bo coraz więcej sieciówek wypuszcza takie krótkie serie właśnie weddingowe i tutaj można kupić już rzeczywiście kreacje w tak zwanym niskim budżecie. Nie jestem ekspertem, ale jeśli mogę... Ale już to powiedziałeś, Filip, no mów. To wydaje biorę na klatkę. Się, że te sukienki są o tyle fajne, że niektóre z nich przydadzą się jeszcze na inne okazje. Są uniwersalne. Tak? No na przykład tamta, zobacz. Która? Ona tamta? Nie musi być tylko i wyłącznie tak, taka letnia na plaży ślub. Na przykład jeszcze. Mhm. Słuchajcie, no rzeczywiście, to pierwsza kreacja i ona jest kreacją sieciówkową, stylizowaną na taką boginię grecką, bo mamy takie odniesienia w ogóle w stylizacji sukien ślubnych. Mamy na przykład suknię typu syrena i to jest na przykład ta trzecia suknia, to jest właśnie ten motyw suknia, która jest wywężana do linii kolan i od linii kolan jest rozkroszowana w formie takiego syreniego ogona. Mamy właśnie krótkie, urocze sukienki. Marilyn Monroe, ale to właśnie to jest taki kierunek, na który decydują się młode kobiety. Widać naprawdę ewidentnie, że odchodzi się od takich sukien ciężkich ze stelażami odpowiednio wzmacnianymi. A gorsety? Bo kiedyś były gorsety i do tego spódnice. No były gorsety, ale też się od tego odchodzi. Jak myślimy w ogóle o takich ikonicznych sukniach ślubnych, to jakie przychodzą wam na myśl? Jestem ciekawa, czy pójdziecie za wyszukiwarką Google, no? Ikoniczne suknie ślubne. Nie zdaje się na ciebie, Gosiu. Znajdź w swoim Google. Ale to Grace znaczy... Kelly. A, Kate Middleton na przykład. Albo czy chociażby Meghan Merkel. To była przecież ultra prosta kreacja. I teraz... Ten kierunek jest, on się bardzo przekłada jakby na te wybory przyszłych panien młodych. One właśnie decydują się na takie bardzo proste kreacje, które mają wyglądać, ale jednocześnie dawać komfort. Mniej znaczy więcej. Komfort noszenia. No i tutaj mamy taką stylizację w stylu lat 90., ale możemy też wybrać sukienkę na przykład głęboko zdobioną, odcinaną, z kamieniami. I to też jest taki model sukni ślubnej, które... Kobiety lubią, no bo jeżeli wybierają prostotę, a chcą tą prostotę podkreślić jakimś mocniejszym akcentem, to kamienie mogą być taką alternatywą. Przyznam szczerze, że ta kreacja jest w ogóle moją ulubioną, ukochaną, zresztą z Małgosią przed wejściem antenowym, jak tutaj rzucałyśmy sobie okiem, to myślę, że ten wybór byłby idealny. I to też jest właśnie taki ukłon w stronę vintage i takiego stylu najlepiej bieliźnianego sukien ślubnych. Oczywiście nie każda kobieta ma super sylwetkę i może sobie na taką kreację pozwolić, ale tak naprawdę jakby jest tak szeroki wachlarz wyborów, fasonów i krojów, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie, a jeżeli jeszcze dodatkową zmienną jest na przykład budżet, to nawet w niewielkim budżecie, tak jak powiedziałam na samym wstępie, można wybrać. No i ile, jeśli mogę zapytać, oczywiście, ta, na którą panie zwróciły uwagę, to jaki to jest budżet? No słuchaj, ta była najdroższa. A, ta była najdroższa. I zawsze tak jest. Tak jest, tak. Jak mówimy
naszemu facetowi. No tak między tam... Tysiąc. Tysiąc, dokładnie. Chyba też jak jest taka prostsza sukienka, to też można powariować z dodatkami, prawda? Bardziej... Otóż to, uwagę. Tym bardziej, że tych dodatków też teraz w... I opaska tu piękna. Tak, i mamy opaski, i buty pojawiają się mocno zdobione, czy też nawet biżuteria. Dziewczyny bardzo mocno jakby tak eksperymentują z rasowaniem tych prostych kreacji. A on jak powinien wyglądać, żeby dopasować się do tego tak vintage skromnego fajnie stylu? Też vintage. Filip, no to jest kwestia indywidualna. Wiesz, że są na przykład śluby dedykowane, że na przykład pary stylizują się w jakimś tam motywie na przykład rockowym i panna młoda ma gładką sukienkę, ale na przykład zakłada do niej martensy, a mężczyzna wkłada t-shirt i do tego na przykład ramoneskę. To jest kwestia indywidualna, ale coraz częściej młodzi ludzie jednak odchodzą od takiego sztywnego savoir-vivre'u wedding dressowego, że się tak wyraża. Ale czarny to jest... Nie. To widzisz, jest kanon? Nie. Nie, latem często mężczyźni decydują się na tak zwane letnie garnitury, tudzież właśnie wygołębią szarość. Czyli tak de facto, jakbym tutaj stanął obok pani, o to nie wiem, z której strony się staje. Chodź, to ja tutaj się zamienię się miejscami. No jesteś facetem, no to no co nie wiesz, z której strony masz. Proszę bardzo. Czyli tak jakbyśmy stanęli, to już tak stoimy. Biała tak, koszula tak i jedziesz. Dobrze, tak? I jedziesz. Ja myślę, że zdecydowanie. Biała koszula i jedziesz. Możemy uzupełnić twój strój o jakieś fajniejsze dodatki, typu poszetka, fajne skarpetki. Ja wiem, że ty lubisz fajne kolorowe skarpetki. Można to samemu też ogarnąć. Podaliśmy wam, proszę bardzo, przepis. Można też samemu to ogarnąć, a teraz przenosimy się do naszego domu, gdzie możecie też samemu ogarnąć na przykład zrobienie fantastycznej miseczki. Dziękujemy ci, Ewelina. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo.